Dziękuję bardzo wszystkim prelegentom za niezwykle zróżnicowane, pasjonujące perspektywy, w które można wpisać i w których można przeczytać tę wielowątkową, wielowymiarową pracę pana Krystiana Burdy. Chciałbym w tej chwili otworzyć dość krótką dyskusję, dlatego że gdzieś około kwadransa po godzinie 4:00 chcielibyśmy przynajmniej kolejne 3 kwadranse przeznaczyć na dyskusję panelową poświęconą cyklowi wtrącenia. Więc zapraszam Państwa do dyskusji, jeśli mają Państwo jakieś pytania bezpośrednio do prelegentów, albo właściwie powinienem prosić o zabranie głosu pana Krystiana Burdę na samym początku. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję przede wszystkim wykładowcom. Dziękuję bardzo za zorganizowanie tego dzisiejszego spotkania, szczególnie Instytutowi Muzeum imienia Chopina oraz Fundacji Sztuki Nowoczesnej. Dziękuję przede wszystkim wykładowcom, którzy wytworzyli bardzo intelektualną atmosferę tego spotkania. Ja w mojej młodości nie miałem takich możliwości interpretacji i wysłuchania takich mądrych wykładów. Ja przypomnę Państwu, że kiedy muszę cofnąć się po prostu wstecz pół wieku temu, kiedy tworzyła się ta praca, więc to był zupełnie inny wymiar i zupełnie inne okoliczności rządziły tym projektem. Wówczas myślałem tylko o jednym, żeby po prostu stworzyć wizję i przełamać jakiś dyskomfort pomnika, że tak powiem. I najpierw powstała idea i wizja, a obecnie jakbym miał realizować tą wizję, ona się zupełnie zmieniła. Trzeba byłoby na nowo interpretować całą infrastrukturę, która się tutaj rozbudowała. Ona już jest zupełnie inna niż pół wieku temu. Myślę tu, że trzeba byłoby zupełnie zacząć pomnik od nowa. Nie wiem, czy musiałby być 10-kilometrowy. Mam nadzieję, że wystarczyłoby może 5 kilometrów. Może trzeba byłoby zmniejszyć szybkość. Był w filmie, początkowo widzieliśmy tunel, który był przewidziany na jakąś infrastrukturę wokół tego parku, przed parkiem oczywiście, bo cała droga miała być dojazdowa, a tunel miał być jakąś zabudową hotelową, gastronomiczną czy jakąś. W tej chwili by trzeba było to, ten projekt już jest trochę już anarchiczny. No, trzeba byłoby go na nowo realizować, ale czy to się uda, to mam nadzieję, że rozstrzygną następne pokolenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Czy ktoś z Państwa ma pytanie albo bezpośrednio do pana Krystiana Burdy, albo do naszych referentów? Ja chciałem się odnieść do tego pytania o możliwość realizacji tego pomnika wtedy i dzisiaj. Pojawiła się taka koncepcja, że to był projekt utopijny. Wydaje mi się, że zupełnie nie był utopijny, ponieważ generalnie można byłoby go zrealizować nawet dzisiaj. Tylko nie był do zrealizowania, chociażby dlatego, że to, co nam się dzisiaj może trochę wydawać, że to jest jakiś legendarna rzecz, legendarny projekt, to była po prostu praca studencka. Ta kłótnia, która się wydarzyła na Akademii, no to była kłótnia w szklance wody. No, to nie była kłótnia
To nie był projekt złożony w konkursie na coś, tylko to była praca studencka i stąd też brał się rozmach tego projektu, że on miał aż 10 kilometrów, bo gdyby to był konkurs rozpisany na coś konkretnego, no to byłoby dane konkretne miejsce i czas, także gdyby myśleć o realizacji tej pracy wtedy, no to trzeba byłoby się wykazać dużą naiwnością, nieznajomością warunków, zwłaszcza po tych konkursach, które się odbyły pod koniec lat 50. Ale można byłoby pomyśleć o tej pracy, nie jako że nie jest to projekt Droga do Żelazowej Woli, tylko abstrakcyjna praca, która nazywa się na przykład muzyka. I wtedy mogłaby być zrealizowana gdziekolwiek indziej. I też to, o czym mówił już właśnie pan Krystian, jakby jest droga między ideą a realizacją. Nie musiałby być to projekt 10-kilometrowy, mógłby to być jakiś projekt krótszy, jakiś fragment tego komunika i tak dalej. Natomiast w tym wykorzystaniu Chopina, to słowo wykorzystanie też już dzisiaj padło, właśnie był zawarty pewien spryt, że ten projekt został ukonkretniony, został wpisany w pewien konkretną przestrzeń i została mu też nadana taki wymiar właśnie pamięci, czy upamiętniania czegoś, czy też ten wymiar turystyczny też, przez to, gdzie się znajdował i w jakim kierunku prowadził. Druga rzecz to jest czas odczytania tej pracy. Ta praca ma już pewną historię swojej recepcji i rzeczywiście została przywołana po raz pierwszy przez Grzegorza Kowalskiego w pewnej jego strategii, która miała na celu pokazanie historyczne tego, czym była jego własna pracownia na przełomie lat 90. i następnej dekady. I ten film jakby świetnie się wpisywał w taką narrację, która Grzegorzowi Kowalskiemu pozwalała pokazać przemiany w sztuce, które prowadziły do tego, że dłuto rzeźbiarza zostało porzucone na rzecz takich mediów fotograficznych czy medium filmowym. I ten film był świetnym argumentem jakby w tej narracji, którą Grzegorz Kowalski zbudował. I to z kolei każe zadać pytanie, czy ten pomnik byłby równie atrakcyjny, gdyby nie było tego filmu. Cały czas jakby odwołujemy się do tego filmu, a nie do samej propozycji jakby, tego pomnika, który miałby się jakoś urzeczywistnić i być może ta wystawa tak naprawdę, która jest tutaj w Żelazowej Woli, po raz pierwszy ten pomnik przywraca jako właśnie jako rodzaj obietnicy czy propozycji. Wcześniej ten pomnik funkcjonował już tylko na zasadzie tego filmu, który jest atrakcyjny przez to, że nie tyle pokazuje ten sam pomnik, ale jakby wpisuje go jednocześnie, nadaje mu pewien rodzaj interpretacji i też jest naznaczony pewną rodzajem nostalgii. On wygląda na starszy niż jest, przez to jakimi prostymi środkami został zbudowany. A z kolei trzecia sprawa to możliwość realizacji tego filmu dzisiaj, tego pomnika dzisiaj. Parokrotnie było przywoływane to, że ta przestrzeń tak mocno się zmieniła między latami 60. a dniem dzisiejszym. Przy czym nawet jak się ogląda ten film, czy jak się ogląda tą makietę, tam w ogóle nie ma tej przestrzeni z lat 60. Ta przestrzeń jest zupełnie neutralna. Jakby w tym filmie jest tylko nagrana makieta, nie ma nic w tle. Więc tą przestrzeń lat 60. my sobie musimy też dowyobrazić. I możemy ją sobie wyobrazić właśnie, tak jak powiedziała pani Iwona Kurz, na przykład za pomocą filmu z lat 60., że my sobie wyobrażamy, że wtedy było mniej samochodów. Ale lata 60. to jest też czas, może nie tyle w Polsce, co bardziej powiedzmy w Ameryce Północnej, kiedy istnieje to wyobrażenie tego, że ta cywilizacja przyszłości będzie, czy świat przyszłości będzie tym światem, w którym poruszamy się samochodami i jakby w Ameryce już to zostało wtedy realizowane, ta cała kultura samochodowa, motele, to, że hamburgery się jest z samochodów i tak dalej, więc sztuka też będzie jakby odbierana z samochodów. Natomiast już kończąc zupełnie,
jedno tylko słowo na temat tego, czy ten pomnik jest propozycją propozycją na dzisiaj. Wydaje mi się, że, jakby, że to pytanie postawione przez panią Ewę Rewers domaga się do powiedzenia tego, jaka jest ta przestrzeń dzisiaj. Mi się od razu przyszły do głowy badania, które ostatnio czytałem, które badania przeprowadzone w Polsce, badania opinii publicznej na temat tego, że większość Polaków jest, uważa, że żyjemy w jakimś takim chaosie, w którym jest za dużo reklam i tak dalej. Natomiast na drugie pytanie, w którym się ich pytano, czy co każdy może postawić na swojej działce, na swoim terenie. Większość Polaków powiedziała, że oczywiście każdy na swoim terenie może postawić, co mu się podoba. I wydaje mi się, że ta neoliberalna przestrzeń, którą na dzisiaj otacza, myślę, że tak należałoby ją nazwać, domaga się pewnej odpowiedzi. I myślę, że właśnie, że projekt Krystiana Burty byłby taką odpowiedzią. Dziękuję bardzo. Jedna tylko chyba sprawa, to znaczy pejzaż jako taki z naszymi wierzbami pojawia się w serii zdjęć, które zostały dołączone, także o ile go w filmie rzeczywiście nie widać, to jest też charakterystyczne, że Dom Urodzenia, jak Państwo może zauważyli, pojawia się wcale nie od swojej słynnej strony z portykiem kolumnowym, tylko z drugiej strony. Także tych znaków typowo szopenowskich jest rzeczywiście w filmie jak najmniej. O tyle w tej serii zdjęć rzeczywiście ten pejzaż się pojawia i on tam, szczególnie w zestawie ze zdjęciami już makiety, tworzy pewien komunikat, który nam się z naszej perspektywy wydaje, że ta przestrzeń rzeczywiście jest czystsza. Ja natomiast miałbym pytanie do pana Krystiana Burty, ponieważ częścią pracy jest też mapa. My z Sarmenem Beglerianem próbowaliśmy się tej mapie przyjrzeć na zdjęciu, ale on niestety jest strasznie słabej jakości. Czy mógłby pan powiedzieć, czy pan na tej mapie zaznaczył jakiś konkretny odcinek, czy nie? Na mapie był wyznaczony odcinek. Czteroetapowy, ale to był zupełnie abstrakcyjnie wykreślony projekt. Tak. Ale to była istniejąca droga, czy jakiś szlak? Nie, absolutnie nowa projektowana droga. To nie była tradycyjna droga, tylko zupełnie zaprojektowana w nowej przestrzeni. Rozumiem. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytanie? Mam też pytanie do pana Krystiana Burty, które dotyczy naszych rozważań i usiłowań jak do odtworzenia, czy też wyobrażenia sobie tego pomnika w dzisiejszej czy ówczesnej przestrzeni lat 60. Ja sobie mam proste pytanie, które wynika również z analizy przedstawionej przez Karola Sienkiewicza mobilnego reliefu, który oglądamy go i zmienia się jego struktura, kiedy przechodzimy. Natomiast pana film pokazuje tę drogę tylko w jednym kierunku. Czy oprócz tego reliefu mobilnego, który jak rozumiem był takim studium pokazywania pewnej drogi od i do, czy ten projekt przewidywał jakby drogę powrotną? Czy to miało znaczenie? To znaczy moje pytanie jest takie, co byśmy widzieli, gdybyśmy teraz wracali z Żelazowej Woli do Warszawy? Tak. Przede wszystkim relief ukazywał funkcjonowanie pomnika, jego zmienność w czasie obracania się. Natomiast pytanie było konkretne o... Jest jeden kierunek. O jeden kierunek, tak. To jest kompozycja jednokierunkowa i byłaby oglądana przez drogę jednokierunkową, no i przez widoczna tylko z jednej strony, z prawej strony. No, nie wiem, w przyszłości jakby sytuacja wyglądała praktycznie, jeśli by samochód poruszał się tą drogą, czy rzeczywiście trzeba byłoby nie skonstruować już specjalne autobusy, które by umożliwiały większą przejrzystość tego pomnika, czy należałoby przesunąć siedzenia, żeby nie przeszkadzały następnym
do oglądania tego pomnika. To już były kwestie dalsze, które nie były rozpatrywane w tamtym okresie. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze zadać pytanie, które być może wielu z Państwa się nasuwa, to znaczy, czy Pan, Panie Krystianie, myślał o jakimś konkretnym utworze Chopina, czy też to jest abstrakcyjna wizja po prostu rytmów? Tak, to jest po prostu abstrakcyjna wizja rytmów. Chodziło przede wszystkim o przełamanie jakiejś konwencji pomnika, że nie zawsze można tworzyć pomniki z kamienia i z brązu, ale to chodziło o przełamanie konwencji standardowej pomnika, że można było myśleć o pomniku zupełnie w inny sposób.